tym roku miałem szczęście być w zwycięskiej drużynie konkursu UEFA Financial Challenger. W tej chwili jestem drugi miesiąc na praktyce w dziale M&A firmy Ernst & Young. Pozyskałem duży warsztat narzędzi, który wykorzystuję na co dzień w mojej pracy. Po studiach miałem, myślę, dosyć spory zasób wiedzy, tylko że w pewnym stopniu nieuporządkowany. Zrozumiałem tak naprawdę, na czym polega działanie co niektórych branż, z którym miałem właśnie styczność podczas moich praktyk w Ernst & Young. Dziś jako doradca nie biorę na siebie ryzyka, co ma olbrzymi walor naukowy. Dzięki temu mogę bez ryzyka nauczyć się, jak przeprowadzać dobrze transakcje. Pracę w doradztwie postrzegam właśnie jako środek do realizacji moich marzeń, czyli pracy właśnie po stronie aktywnej transakcji. Myślę, że dla wszystkich, którzy gdzieś w trakcie swoich studiów zastanawiają się, czy faktycznie teoria jest potrzebna, mogę wprost powiedzieć, że tak, jest bardzo potrzebna. Jednak w momencie, gdy się zderzamy z prawdziwym rynkiem, należy mieć świadomość, że nie wszystko będzie grać tak ładnie, jak w książkach akademickich. Mam przed sobą przerwę w mojej praktyce w najbliższym okresie, ponieważ wyjeżdżam dalej na studia do Londynu. Jednak wczoraj zdawałem testy rekrutacyjne, udało mi się je zdać, więc mam klarowną ścieżkę powrotu do działu M&A, bądź podejrzewam, że coś innego, jeżeli w pewnym etapie mojej kariery zdecyduję się, że postanowiłem się rozwijać w trochę innym kierunku, aniżeli pierwotnie zakładałem. Bardzo chciałbym pozdrowić mój zespół, to są naprawdę profesjonaliści pełną gębą. Uważam, że naprawdę dużo od nich się nauczyłem. Mam nadzieję, że też trochę sam wniosłem do tego zespołu. Jestem poziomem wyżej, bo robię to, co lubię, robię to z najlepszymi w branży i codziennie widzę efekty mojej pracy.